Siemka kochani, właśnie witam Was w kolejnym vlogu. Jeżdżę sobie po sklepach już mniej więcej 40 minut i szukam osłonki na tego kwiatka, którego kupił Kacper ostatnio w Biedronce. Ma strasznie dużą doniczkę i w domu nie mamy ani jednej takiej dużej osłonki, także podjechał on teraz po odjiska. Jak na razie widzę, w blisku jest dużo fajnych rzeczy, ale osłonek na kwiaty nie widzę. Byłam już w Action i też nie było, w Stawko również nie było takich dużych, także nie wiem. Chyba będę musiała pojechać do Katowic i kupić w tej hurtowni kwiatów, gdzie zawsze. Jest dużo fajnych, ta jest bardzo ładna, te są super, takie ze stojakiem, ale zdecydowanie za małe na tego wielkiego kwiata z tej Biedry, co Kacper kupił. Tutaj znalazłam też takie klasyczne czarne, niedrogie, te też piękne do takich surowych wnętrz, super, 39 zł. Zapytałam pani, niestety nie ma. No słuchajcie, nie sądziłam, że poszukiwania takiej doniczki będą takie ciężkie, no ale jak widać, trzeci sklep nie ma. Ja teraz już za bardzo nie mam czasu, żeby jeździć dłużej po sklepach, bo jadę na 19 na siłownię, a mamy aktualnie 18:20. Właśnie pod blok i byliśmy z Kacperem tak umówieni, że ja po zakupach pod niego podjeżdżam, zabieram go ze sobą po drodze na siłownię, ale zostawiam go u moich rodziców w domu, jadę na siłownię poćwiczyć z Wiką, wracam po niego, bo on w tym czasie będzie pomagał mojej mamie przy reklamach związanych z salonem. No i dzwonię do niego już drugi raz i w ogóle nie odbiera, także spróbujemy jeszcze raz. Jak nie odbierze, no to będę musiała znowu po niego wyjść, bo zapewne zasnął, bo wrócił z biura, możliwe, że zmęczony i po prostu pewnie położył się spać, także jego nie obudzi telefon. Uwaga, wykręcamy numer. Włączę, żebyście słyszeli. O, nie bierze. Usnął na 100%. Mi się śpieszy na maksa, jest 18:30. Na 19 muszę dojechać na siłownię, przebrać się, przygotować. Będę musiała po niego biec. Dobra. Biegnę do niego do bloku. Tego może jeszcze o nas nie wiecie, ale właśnie Kacper należy do takich osób, które mega ciężko jest obudzić. Telefonem to nie ma szans, jak zaśnie tak głębiej. A ja znowu na odwrót, mam mega delikatny sen taki, że wystarczy mi gdzieś tam dopłynąć, coś powiedzieć i ja po chwili się budzę. I udowodniłam wam po prostu mój stres. Co Kacperek robił? Pod kołderką zawinięty, oglądając sobie kabaret. Usnął. Nie kabaret, tylko Rafała Poczesia, ocenkowca. No. Brawo. Kacper dzwoni do mamy potwierdzić spotkanie marketingowe. Czy wstałem specjalnie, czy nie? Halo Kacper, co? Halo, dzień dobry. Chciałem spytać, czy nasze spotkanie jest aktualne. Kacper, ale gdzieś za jakieś półtorej godziny dopiero. Aha, no dobra. No, bo ja to dzisiaj, no nie dam rady, ja to jestem od 7 rano i... No dobra. No... Mąż mój jest w domu i jest komputer też, jeśli by on się był pomocny. No to może nie tylko wystarczyć mąż i komputer, pani też by mi się był ten... Dobrze, że też czasami jestem potrzebna. No to cudownie. Okazuje się, że przyjechałam bez sensu, bo Kacper jeszcze zostaje w domu na półtorej godziny. I dopiero po siłowni wrócę. Więc niepotrzebnie tutaj go budziłam, wychodziłam na górę i Gosia mnie udusi, bo na bak się spóźnię na trening. Dzień dobry! Dzień dobry. Mój towarzysz siłowniowy. Chcecie się ćwiczyć? Chcę. Zobaczymy, co będzie za chwilę, jak zaczniemy. Podjechał się pod siłownię i Witra właśnie spojrzała na mnie i powiedziała: Klaudia, ty masz makijaż, ja mam full make-up. Jeszcze w sumie chyba nigdy nie byłam w tak mocnym makijażu na siłowni, ale już trudno. Nie mam nawet już nic do zmycia, więc mam nadzieję, że Gosia mnie nie okrzyczy. Wika już się przebiera, ja musiałam jeszcze kupić karnet, bo mi się już skończył. Z treningu jest po w sumie prawie 21. Prawie 21, już jest totalnie ciemno. I słuchajcie, ja się teraz z wami żegnam i widzimy się jutro podczas wyjazdu do Wrocławia na założenie aparatu. I siemanko, właśnie jesteśmy już we Wrocławiu, jechaliśmy z 2 godzinki, także całkiem spoko droga, troszkę padał deszcz, ale mniejsza. No, jesteśmy w Wrocławiu po to, co
po to, po co wam powiedziałam wczoraj, czyli zakładam aparat. Będę miała jeszcze naprawiane chyba dwa zęby. Będę miała wyrównywaną jedynkę, tą, którą mam ukruszoną. Delikatnie jakby, wiecie, po prostu wydłużaną, wyrównywaną razem z drugą. No i aparat, także troszkę się stresuję. Wika trochę opowiedziałam wczoraj o aparacie. Mówiła, że przez pierwsze dni gdzieś tam bolały ją policzka, bo jej się rysowały od drutów i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie u mnie. Podjeżdżamy, parkujemy, wchodzę. No i zaczynamy działać. Jestem już na hotelu, właśnie miałam szczotkowane zęby, przygotowane do napraw, bo będę miała wypełnienie w dwóch czy trzech zębach. No i tak jak wam powiedziałam, będę miała te starte zęby przednie nadbudowywane, także zaczynamy od tego. Filmik z nagrywania też już rzucałam, tutaj jest Unit and Union, także możecie zobaczyć, jak moje zęby wyglądały przed. Tam dokładnie wszystko pokazuję. Wizycie w klinice, od razu wróciłam do domu, już z trasy wam nic nie nagrywałam, ponieważ aparat był dla mnie troszkę nową sytuacją. Mam dodatkowo oprócz aparatu takie wyciągi, czyli takie gumeczki, które łączą mi górę z dołem aparatu. Ściągam je tylko do posiłku i po zjedzeniu posiłku zakładam od nowa nowe. Oprócz tego mam na siódemkach takie jakby dobudowy, to się nazywa bodajże Turbo Bite'y. I one blokują mi możliwość zamknięcia do końca ust. Mogę po prostu tylko zamykać do tego momentu, do którego jakby wiecie, łączy się ze sobą ta blokada, mówiąc tak bardzo pospolitym językiem, ponieważ ja za bardzo się na tym nie znam. Tak jak mówię, bardziej jako taki pacjent-odbiorca, tyle ile usłyszałam, tyle ile zrozumiałam. Zęby wczoraj mnie w ogóle nie bolały, jeśli chodzi o takie uczucie ściśnięcia. Miałam problem z jedzeniem i mam dalej, dzisiaj mamy ten dzień drugi. Jest godzina 11, czyli jestem tak naprawdę po dwóch posiłkach wczoraj i po dwóch posiłkach dzisiaj. No i nie ukrywam, że gryzie się bardzo ciężko. Większość sobie po prostu miksuję albo rozdrabniam na bardzo małe kawałeczki, bo nie jestem w stanie gryźć. Zęby bardzo bolą, a oprócz tego nie mogę łączyć zębów ze sobą, czyli po prostu nie mogę gryźć. Mogę gryźć tylko tymi miejscami na siódemkach, co naprawdę jest na maksa ciężkie, więc po prostu jak na razie pochłaniam wszystko tylko w małych ilościach albo w formie zup, papek. Ale jestem bardzo zadowolona, tak podsumowując całą wizytę. Zęby, te starte jedynki, które miałam, jedną ubitą, są pięknie odbudowane, super to wygląda. Higiena jamy ustnej w aparacie jest bardzo utrudniona, ponieważ zęby tak naprawdę myć i pukać muszę około 5-4 razy dziennie, czyli tyle, ile razy jem w ciągu dnia. Więc to jest troszkę trudne, faktycznie na aparacie osadza się bardzo dużo jedzenia. Mycie zębów nie trwa teraz tyle samo, ile mycie bez aparatu, tylko oprócz zwykłego mycia zębów szczoteczką mam jeszcze nitkowanie codziennie oraz po każdym posiłku usuwanie jedzenia, resztek jedzenia z pomiędzy zamków taką specjalną szczoteczką. Także naprawdę troszkę teraz tych obowiązków związanych z jamą ustną jest więcej, no ale trzeba cierpieć, jak chce się mieć ładny uśmiech, ładne, równe, białe ząbki, także to jest takie podsumowanie mojego vloga. Oczywiście więcej na temat aparatu będę mówiła w kolejnych vlogach, ale, oprócz aparatu, oprócz tego, co jest w związku z aparatem, mam dla was informację, ponieważ ten vlog wjeżdża w sobotę rano i przez cały weekend w sklepie Wowkow, czyli w sklepie mojej marki, macie darmową dostawę. Darmową dostawę paczkomatem bądź darmową dostawę kurierem, czyli oszczędzacie 10 bądź 15 zł przy wszystkich zamówieniach, czyli kupując koszulki, kupując case'y i koszulki. Kombinacji może być cała masa, możecie brać kilka koszulek dla znajomych, dla rodziny, dla siebie, tak samo z case'ami, także darmowa dostawa cała sobota, cała niedziela, w niedzielę o godzinie 23:59. Promocja się kończy, także uważam, że jest to super moment, żeby skorzystać i coś sobie kupić, jeśli planujecie mieć coś z mojej marki. Teraz już się żegnam, powiedziałam chyba wszystko i tak jak powiedziałam, dalsza relacja dotycząca noszenia aparatu, moich odczuć będzie w następnych vlogach na kanale Klatek z Vlog. Dzięki za oglądanie, buziaki, pa!